Wydaje się to niezwykłe. Niedługo minie wiek od zakończenia II wojny światowej, największego kataklizmu w dziejach cywilizacji. A wciąż pozostają sprawy, których nie znamy, tajemnice, które nie zostały wyjaśnione. Co więcej, chodzi o tajemnice o decydującym znaczeniu dla historii, takich jak zamach na Adolfa Hitlera w lipcu 1944 roku w Wilczym Szańcu. Wydawałoby się, że w tym przypadku zachowanie tajemnicy nie było możliwe. Wydawałoby się, że wiemy wszystko o człowieku, który podłożył bombę, pułkowniku Klausie von Stauffenbergu i innych uczestnikach spisku, którzy ryzykując życie postanowili uwolnić Niemcy od dyktatora. Ale byli jeszcze inni, o których świat zapomniał. To jeden z uczestników spisku, tym ważniejszy, że miał archiwum tajnej organizacji. Udało mu się uciec z Wilczego Szańca, zanim gestapo zdołało go aresztować. W końcu lipca 1944 roku dotarł do radzieckiego oddziału, prawdopodobnie gdzieś pod Warszawą. Powiedział, że brał udział w zamachu na Adolfa Hitlera. Pokazał legitymację wojskową. Major Joachim Kuhn. Ostatnie miejsce przydziału Mauerwald, czyli Mamerki, kwatera dowództwa wojsk lądowych Wehrmachtu. Już to nakazywało potraktować go inaczej niż dezerterów zgłaszających się do wojsk radzieckich. Tych z reguły rozstrzeliwano, podejrzewając, że to prowokatorzy wysłani przez Niemców, aby wprowadzić w błąd radzieckie dowództwo. Kuna odesłano do placówki Smiersz. Tę nazwę wymyślił dla założonego 14 kwietnia 1943 roku kontrwywiadu Józef Stalin. Był to skrót od zawołania śmierć szpionom, śmierć szpiegom. Była to nowa organizacja, która zastąpiła oddziały specjalne. Te zyskały ponurą sławę w pierwszych miesiącach wojny radziecko-niemieckiej bestialskim traktowaniem i masowymi egzekucjami żołnierzy Armii Czerwonej, uciekającymi z pola bitwy, wycofujących się przed wojskami wroga lub poszukujących własnych oddziałów. Do chwili włączenia w maju 1946 roku do Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Smiersz odniósł poważne sukcesy w zwalczaniu niemieckich dywersantów i szpiegów, a także w utrzymywaniu dyscypliny w radzieckich wojskach. To zdjęcie majora Kuna z początku lat 40. XX wieku, gdy rozpoczął służbę w dowództwie wojsk lądowych w Mamerkach. Był oficerem nagradzanym i odznaczanym za dzielność i odwagę na polu bitwy. Pierwsze bojowe odznaczenie zdobył w 1939 roku w czasie kampanii wrześniowej w Polsce. 36-letni zawodowy oficer otrzymał wówczas Krzyż Żelazny drugiej klasy. Potem walczył we Francji. Tam dostał się do niewoli. Po zakończeniu kampanii francuskiej, awansowany do stopnia kapitana, w sierpniu 1940 roku już do służby frontowej nie wrócił. Wysłano go do dowództwa wojsk lądowych w Mamerkach, gdzie jego bezpośrednim przełożonym był generał Helmut Stief. Hitler nie cierpiał tego oficera. Nazywał go złośliwym karłem, co odnosiło się do jego niskiego wzrostu. Jednakże doceniał jego inteligencję i sprawność organizacyjną. Dlatego tolerował go jako szefa Wydziału Organizacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych. To właśnie generał Stief ściągnął Kuna do Mamerek. Wiedział, że mają te same poglądy na temat Hitlera i zbrodni popełnianych przez niemiecki Wehrmacht, a zwłaszcza SS. Obydwaj byli gotowi dokonać zamachu na Hitlera.
doskonale wiedzieli, jak krytyczna stała się sytuacja Niemiec w 1944 roku. Wojska radzieckie po zwycięskiej ofensywie na Ukrainie doszły do Wisły. Na zachodzie, na wybrzeżu Francji, w Normandii, wylądowały wojska aliantów zachodnich. Uchwyciły przyczółki i posuwały się w stronę Niemiec. Ponadto całe Niemcy znalazły się w zasięgu brytyjskich i amerykańskich samolotów, gdyż te startowały z lotniska w Brindisi we Włoszech, skąd miały bliżej do celu. Płonęły Berlin, Hamburg, Kolonia, Norymberga. Spadała produkcja przemysłowa. Stawało się oczywiste, że nad Niemcami zawisła klęska, ostateczna klęska. Tym bardziej przerażająca, że radzieckie fronty szybko posuwały się w stronę Odry. Niemieccy oficerowie zdawali sobie sprawę, że czerwonoarmiści wezmą straszny odwet za zbrodnie popełniane na terenie ich kraju. Dlatego postanowili działać. Poglądy doceniał ten oficer, pułkownik Klaus von Stauffenberg. W kwietniu 1943 roku, w czasie służby w Tunezji, został ciężko ranny pociskami dwóch amerykańskich samolotów myśliwskich. Stracił prawą rękę, dwa palce lewej, lewe oko, a ponadto odłamki uszkodziły kolano, ucho i prawe oko. W czerwcu 1943 roku, gdy zaleczył rany i wrócił do służby wojskowej, mianowano go szefem sztabu armii rezerwowej. Nowe stanowisko stwarzało dogodną możliwość przeprowadzenia zamachu i przejęcia władzy w państwie. Stauffenberg uzyskał dostęp do Hitlera, gdyż był zapraszany na narady, zaś podlegająca jego rozkazom armia rezerwowa powołana w celu przeciwdziałania wewnętrznym niepokojom i zwalczania alianckich desantów powietrznych, łatwo mogła opanować sytuację po usunięciu Führera. Tak miało się stać 20 lipca 1944 roku. Wówczas Stauffenberg wraz z towarzyszącym mu oficerem, adiutantem, porucznikiem Wernerem von Heftenem wylądowali o godzinie 10 na lotnisku w Gierłoży. O 11 miała rozpocząć się wstępna konferencja w bunkrze szefa Oberkommando der Wehrmacht Feldmarszałka Wilhelma Keitla. W teczce Stauffenberg miał dwa jednokilogramowe ładunki plastiku. Był to angielski materiał wybuchowy, nazywany Explosive 808 lub Nobel 808, a popularnie plastik. Opracowany i produkowany przez brytyjską firmę Nobel Chemicals Ltd. jeszcze przed wybuchem wojny, był wygodniejszy niż na przykład dynamit, gdyż można było go formować jak plastelinę w zależności od miejsca użycia lub dobierać odpowiednią wielkość. To wykorzystywano w granatach Gemon, do których żołnierz wkładał odpowiednią ilość plastiku, na przykład mniejszą, gdy potrzebował rozbić drzwi, lub większą, gdy rzucał granat na czołg. Eksplozję powodował zapalnik nazwany switch numer i tu następowały cyfry określające długość zwłoki, delay, co można było przetłumaczyć jako włącznik numer opóźniający. Produkowano je masowo na potrzeby oddziałów komandosów i partyzanckich w okupowanej Europie. Były tanie i proste w użyciu, a podobieństwo do ołówka sprawiało, że nazywano je ołówkowymi detonatorami. Mosiężna rurka z miedzianą końcówką miała około 1 cm grubości i 15 cm długości. Wewnątrz była szklana ampułka z roztworem chlorku miedzi. Iglica ze ściśniętą sprężyną i spłonka. Instrukcja nakazywała zgnieć koniec cienkiej miedzianej rurki obcążkami lub obcasem buta, aby stłuczeniu uległa szklana fiolka, co spowoduje wylanie się płynu w niej zawartego. Po stłuczeniu chlorek miedzi wyciekał na watę, przez którą przechodził
cienki drut ze stopu ołowiu, trzymający iglicę. Kwas przeżerał drut, iglica zwolniona uderzała w spłonkę, powodując eksplozję. Prosty i niesłychanie zawodny. Do tego stopnia, że instrukcja nakazywała użycie dwóch zapalników. Stauffenberg lub jego adiutant uzbroili tylko jeden. Już zabrakło im czasu, żeby uzbroić drugi. Stauffenberg, gdy wszedł do pokoju konferencyjnego, oddał teczkę jednemu z adiutantów Keitla, prosząc, aby ten wskazał mu miejsce w pobliżu Hitlera. Mam słaby słuch i muszę być w pobliżu Führera, abym słyszał jego pytania, wyjaśnił. Adiutant zaprowadził go na miejsce. Postawił teczkę na podłodze, niemalże u stóp Hitlera. Po minucie Stauffenberg odwrócił się, mówiąc do adiutanta Keitla, że musi zadzwonić. Wyszedł z baraku, odszedł na 250 metrów, gdy potężny wybuch wstrząsnął powietrzem. Płomienie wypełniły otwarte okna, potworna fala uniosła dach i rozrzuciła dachówki w promieniu setek metrów. Była godzina 12:50. Wybuch zabił czterech oficerów obecnych w pokoju. Zadziwiające, że Hitler wyszedł z tego cało, z drobnymi obrażeniami, z których największymi były pęknięte bębenki w uchu i dziesiątki drzask wbitych w jego ciało. Pułkownik Stauffenberg, który zdołał wydostać się z wilczego szańca i dotrzeć do samolotu, doleciał do Berlina. Wkrótce, gdy stało się jasne, że Hitler przeżył, Stauffenberg został rozstrzelany w świetle reflektorów ciężarówek na dziedzińcu budynku sztabu generalnego przy Bendlerstrasse w Berlinie. Tej nocy generał Stiff został aresztowany przez Gestapo i poddany brutalnemu, okrutnemu przesłuchaniu. Podobno wytrzymał tortury i nie zdradził, kto był w zamach zamieszany. Sąd Rolanda Freislera skazał go na śmierć. Joachima Kuna zdradził generał Gustav Heistermann von Zilberg. Był dowódcą dywizji, w której służył Kun, zanim trafił do dowództwa wojsk lądowych w Amerykach. Generał zachował się jednak bardzo uczciwie wobec podwładnego, gdyż ostrzegł go i rozkazał, aby jak najszybciej dotarł do Berlina. Dlaczego to zrobił? Liczył, że Kun wybierze samobójczą śmierć i w ten sposób trop prowadzący do innych zamachowców urwie się. Jego zamiar nie udał się. Generał stanął przed sądem wojennym, który skazał go na 9 miesięcy więzienia. Jednakże Hitlerowi, który nadzorował rozprawy ze spiskowcami, to się nie spodobało. We wrześniu 1944 roku generał został ponownie aresztowany, ponownie stanął przed sądem, który skazał go na śmierć. Wyrok wykonano w Berlinie na początku lutego 1945 roku. Major Kun był bezpieczny. On nie miał zamiaru umierać, nie miał zamiaru popełnić samobójstwa. Wybrał ucieczkę. Jego planom sprzyjały postępy Armii Czerwonej. 16 lipca zajęła Grodno. Doszła do rejonu Suwałk. Zbliżała się do Mamerek, ale była w odległości 100 kilometrów. To dużo jak dla uciekiniera, któremu z każdej strony zagrażało niebezpieczeństwo. Czy zdołałby dotrzeć do linii frontu, unikając SS-manów polujących na dezerterów? Czy mógł umknąć radzieckim patrolom poszukującym szpiegów i dywersantów? To nie był dobry czas dla samotnego uciekiniera. A jednak zrealizował swój plan. W
27 lipca 1944 roku dotarł do posterunku żołnierzy SMIERZ II Frontu Białoruskiego. Pod strażą odesłali go do Moskwy. Uratował życie, choć nie było wiadomo na jak długo. W celi więzienia na Łubiance w Moskwie wprowadzono mu radzieckiego agenta jako współwięźnia. Kun mu zaufał i przyznał, że nie ma zamiaru pozostawać w nowym niemieckim państwie NRD, ale ucieknie do Amerykanów. To mogło przesądzić o jego życiu. Ratowało go to, że przyznał, iż ukrył w mamerkach archiwum niemieckiej opozycji wojskowej. Rosjanie zawieźli go tam. Nie wiadomo, czy znaleźli archiwum. W roku 1955 kanclerz rządu zachodnioniemieckiego Konrad Adenauer zdołał uzyskać uwolnienie niemieckich jeńców z radzieckich łagrów. To zdjęcie z tamtego czasu, gdy jeńcy wybierali się do domów. Nie było wśród nich Joachima Kuna. W 1951 roku skazano go na 25 lat więzienia za rzekome zbrodnie wojenne. Nie ma dowodów na to, że NKWD kontynuowało poszukiwania tajnego archiwum niemieckiej opozycji w mamerkach. Nic nie wiadomo, aby ponownie przywieziono tam Joachima Kuna. Jeżeli jednak archiwum znaleziono, to dziwne, że do dzisiaj Rosjanie nie opublikowali najważniejszych informacji. Do dzisiaj rosyjskie archiwa nie ujawniły treści dokumentów znalezionych, jeżeli je znaleziono, w mamerkach. Czyżby stały się materiałem tajnej gry wywiadów? Joachim Kun został zwolniony z więzienia w 1956 roku, a więc nie odsiedział 25-letniego wyroku. Być może dlatego, że nie był już w pełni władz umysłowych. Odwiedzającym go kolegom z wojska przedstawiał się jako Kronprinz Wilhelm von Hohenzollern. Zmarł w 1994 roku. Jego tajemnica nie została wyjaśniona.